Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Block C. Dzisiaj kontynuujemy misję Ujako, a co, do czego nas to doprowadzi? O tym dowiemy się już w kolejnej części tego odcinka. Moi drodzy widzowie, pod ostatnim odcinkiem, pod ostatnimi odcinkami jest tak 26, 27, około 30 łapek. Zróbmy dzisiaj 30 łapek pod tym filmem, zróbcie mi przyjemność i zróbmy 30 łapek pod tym filmem, bo to naprawdę cieszy, kiedy widać tą aktywność taką stałą. Sobie jeszcze wezmę jedną smoczą kulę. Dobra, Guru, czy masz coś w ogóle do powiedzenia mi, czy mam cię walnąć? Dobra, nie walnę go, bo jest zarąbisty. Jacko, tak, ich herc jest niedaleko, mogę go pokonać. Dobrze, twoim kolejnym zadaniem będzie pokonanie go, dasz radę. What the fuck? Lordzie Salar, czemu ty siedzisz na jakimś gównie i napierdzielasz przechodniów, cholera jasna? Fuck. A czemu, co ja mu zrobię tym? No to nic mu nie zadałem. No nie uciekaj. Słabo dostał. Ale jak mu walnę z takiej kamehamehy? Oczywiście najszybciej bym go zabił, pewnie waląc w niego pięściami, ale chciałem zobaczyć, jak mocno się mu zadaje obrażenia takim kamehameha, które jeszcze nie wybuchło, nie wiem dlaczego. On ma full życia już. On właśnie przepchnął mój atak. Ty co? On się zbagował w ogóle. Ale dostał. Burning attack jest dobry. Jemu się cały czas ładuje ten, życie. On jest dosyć mocny, jakbym nie miał tyle ki, to by go było ciężko zabić ogólnie. Sam się zabił, ha! Banningu! A, że jak ty walisz, to ja też cię walę. Co ty, typie? Co chłop ogarnia? Mocny jest. Czy ja go też mogę uderzyć? Haha, ja go nie mogę walnąć w ogóle. To jest najgorsze w tym wszystkim. Boże, możesz zginąć. Lecę blisko do niego. Jak mu tym walnę, powinien zginąć na hita. Tak, strzeliłem. No, ile daje? 100 tysięcy, to w sumie dużo. Tylko jak ja teraz mam wrócić do Jacko, to jest pytanie, bo oczywiście podróżując typowo na północ nie trafiłem do niego, a teraz nie wiem, jak mam wrócić. Tak, tak będzie o wiele szybciej. Trochę oszukane, ale... aha, pokonać go. Chciałbym ci podziękować. Dam ci ziemski pieniądz za dzień. W mojej kwaterze jest osoba, która chce się z tobą spotkać. Lecisz? Dobrze, ruszajmy w takim razie. Jesteśmy teraz... program. Wygląda jak C16. No i co? Dziękuję za pomoc. Oto twoja nagroda. Ile tych zeni jest? To jest 1 000 000 zeni. O, jak fajnie. Witaj, nazywam się Herold i czekam na ciebie. Jestem galaktycznym porucznikiem. Dowiedziałem się o twoich zasługach, dlatego chcę, byś wykonał dla mnie misję. Udało ci się z organizatorem na Nameku, lecz nie był sam. Organizacja przestępcza jest większa niż ci się wydaje, a on był tylko jednym ze sług Imperatora. Twoim zadaniem będzie odnalezienie go. Rozpocznij od planety Zun. Podobno tam ostatnio wylądował ich statek. Powodzenia. Jacko, lecimy w takim razie na Zun. Okej, czy coś mi pomożesz?
Poruszyk Harold, odnalazłeś trop, jednak nie ma tutaj... Poruszyk Harold, odnalazłeś trop, jednak nie ma tutaj teraz Nizera, lecz jego bandyci zajmie się nim oraz osobą, która nimi przewodzi. Okej, no to będziemy musieli sobie troszeczkę dać rady z nimi. Ja wiem, kto tu przewodzi ogólnie. Ło! A co tu ciekawego w ogóle mogę znaleźć? Najeźdźca Zun. Witaj, przyszedłeś mnie zabić. Czuję, to nie jestem silnym wojownikiem i nie dałbym tobie rady, więc po co mam ryzykować życiem? Poddaję się, ale mam dla ciebie propozycję. Możesz pracować dla nas, mogę cię zarować moc. Moc Majinów. O kurde, można wybierać sobie... złą albo dobrą drogę. Ja oczywiście wybieram dobrą drogę, bo oddam go do... taktycznego patrolu. Halo, czemu ty najeźdźco bijesz... czemu ty najeźdźco bijesz moich kolegów fantastycznych? To sobie później dodam. Ja w ogóle nie zauważyłem, ale mam 6 smoczych kuli. Chyba podczas bicia tych gosków mogłem sobie te smocze kule zdobyć. Więc naprawdę, co ty mi tu? Fuck. Czemu to się tyle ładuje? Ej, naprawdę, bicie samo nie jest takie fajne jak to strzelanie, tylko mamy troszeczkę więcej... więcej HP... więcej HP mają niż tacy normalni. A wiecie co, a ja sobie teraz wkurzyłem się troszeczkę i sobie ogarnę Super Saiyanina 4 i mogą mnie cmoknąć w zadek, że tak powiem. Kaioken razy 2 i teraz już są... 100% na hita. Ciekawe, czy to samo się tyczy tych zwykłych ataków. Ki. Czekaj, co on tam pisał w ogóle? Troszeczkę mam mało. Tak, nikt tu nie pomaga? O co chodzi w ogóle? Wow! Ten był mocny, ja nawet, wiecie, nie zauważyłem, że... Sami sobie tam wejdziemy, to oczywiście wyrzucimy sobie najpierw te kości. I chcę tych typów pozabijać, żeby mnie nie denerwowali. Burning attack i... i... jest jeszcze ktoś? O, akurat fajnie trzech się wzięło. W jednym miejscu. Czterech! Jedziemy! Dawaj! O, oh, fuck. Życia mam ogólnie dużo, ale mam mało. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj... Imperator Freeza. Nie. Jaki Sneezer, jak to jest Freeza, Boże. Przestań mnie gonić. O fuck. No ja chcę go walnąć tym. Super atakiem jakimś fajnym. No chodź, cwaniaczku. Nie zabiłem go jeszcze. Ile on ma HP? O fuck, nie. Może ja... zrezygnuję z tego. Ile on ma HP? Thank you.
No nareszcie, Boże! To był jakiś dramat. Nie dostałem za niego nic. O co chodzi? Kurde. Ciężki był do pokonania, nie? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale miałem się podobno teleportować. O! Aha, nie, dobra, to nie o to chodzi. No ale nie zrobiłem tej misji przecież. Pilot Imperatora, 6 na 10. Nie rozumiem, nie ogarniam tej misji. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to... Tak, zostawcie mnie w spokoju, bo się zaraz zdenerwuję i wam walnę jakimś kajokenem czy coś w łeb. To by było na tyle w tym odcinku. No nie, no on się znowu zespał, nie jest mocny. Dobra. Ale ja już pokonałem Imperatora. No nie, nie mówcie, że mi się coś po prostu spierdzieliło. Imperator Sneezer teraz właśnie wychodzi. Ten moment, kiedy powinienem był go pokonać. Klucza już nie mam niestety. Ale wiem, co będę miał zrobić w następnym odcinku w takim razie. Chyba, że się tutaj zaloguję jeszcze raz. What the fuck, nie chcę się z nimi bić, bo jestem troszeczkę za słaby. Ale z tym już chcę, dawaj mi. Jeżeli... No niestety, Imperator się tutaj nie pojawił, więc coś się zbugowało, będę musiał rozmawiać z administracją, co z tym zrobić. Jeżeli macie jakieś rozwiązanie, które mógłbym zastosować, to oczywiście możecie się ze mną nim podzielić. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Odcinki są bardziej dynamiczne w tym momencie, także myślę, że tutaj odzew, jeżeli chodzi o łapki, powinien być większy. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia, wieczora, popołudnia, czy niedzieli, czy poniedziałku, czy wtorku, zależy, w który dzień to po prostu oglądacie. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.